Co sprawiło, że Torkoal sam zechciał zostać Pokémonem Asha? Jak Snorunt ukradł Ashowi jego odznaki? Oraz dlaczego Ash wymienił się z Dawn za swojego Apoma? Te oraz wiele innych ciekawych wątków poruszymy w kolejnej części historii Pokémonów Asha, w której zajmiemy się jego przygodami w regionie Hoenn. Ja jestem Kataku i zapraszam do oglądania. Standardowo, jeśli film Wam się spodoba, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie łapkę oraz komentarz, który Pokémon Asha z Hoenn jest Waszym ulubionym. A teraz zaczynajmy. Pierwszym Pokémonem złapanym przez Asha w regionie Hoenn był Taillow. Poznali się, gdy ten przewodził stadem dzikich Taillowów w Petalburg Woods. Na samym początku ich znajomości ukradł czekoladę Maxowi i wyzwał Pikachu Asha na pojedynek. Nakazał również całemu swojemu stadu atak na Asha oraz jego przyjaciół i nie wiadomo, jakby się to skończyło, gdyby nie Fortress Brocka odpędzający dzikie Pokémony ruchem Explosion. Po jakimś czasie Taillow pojawił się już bez swojego stada i ponownie rzucił wyzwanie Pikachu Asha. Pomimo przyjęcia na siebie niezliczonych Thunderboltów oraz Thunderów od Pikachu, nadal dzielnie walczył, nie myśląc o kapitulacji ani przez chwilę. Dopiero Ash zakończył ten pojedynek, łapiąc Taillowa za radą Brocka. Po jakimś czasie Ash zgłosił go do zawodów Crossgate Pokeringer, gdzie w finale zmierzył się z Dustoxem pod przewodnictwem Jamesa. Szło mu bardzo dobrze, dopóki na arenie nie rozpętało się wielkie, piaskowe tornado. Zdeterminowany Taillow wleciał w burzę, jednak był za słaby, aby się jej przeciwstawić. Jego niesamowita determinacja pozwoliła mu jednak wyewoluować w Swallowa, który z łatwością przedarł się przez wichurę, wygrywając turniej. Następnie w pojedynkę udało mu się pokonać zespół R. Ostatecznie aż wysłał go do laboratorium profesora Oaka przed wyruszeniem do Sinnoh. Od swojego debiutu jako Taillow, Swallow Asha był twardy i wytrwały. Był bardzo upartym Pokémonem, który wolał walczyć do ostatniego tchnienia zamiast się poddać, nieważne jak bardzo sytuacja nie byłaby zła. Po schwytaniu przez Asha od razu nawiązał z nim dobre relacje oraz okazał się z natury lojalny i przyjacielski. Bardzo lubił konkurować z innymi Pokémonami Asha, stale poprawiając swoje umiejętności. Podczas pobytu w laboratorium profesora Oaka mocno zaprzyjaźnił się ze Staraptorem Asha, z którym często organizował powietrzne wyścigi. Kolejnym Pokémonem był Trico, który został złapany przez Asha po tym, jak ten pomógł mu w próbie uratowania jego starego domu na drzewie. Wkrótce po tym stoczył bitwę z Pikachu Asha, po której został przez niego złapany. Jakiś czas później Trico zaczął dziwnie się zachowywać. Nie jadł, ukrywał się przed Ashem i jego Pokémonami oraz był do nich bardzo mocno zdystansowany, ignorując przyjazne zachowanie Asha. Ten zakładał, że jego trawiasty Pokémon jest po prostu w złym humorze. Nagle po okolicy zaczął szaleć Loudred, co mocno zainteresowało Trico Asha. Okazało się, że należy on do trenera imieniem Guy, który na szczęście dał radę go uspokoić, skarżąc się następnie, że jego Pokémon w ostatnim czasie dziwnie się zachowuje. Ash zauważył pewną korelację między Loudredem Guy'a a swoim Trico i zaproponował młodemu trenerowi sparring pomiędzy ich Pokémonami, uważając, że ćwiczenia pomogą Pokémonom okiełznać ich złe humory. Po ciężkiej walce oba Pokémony wyewoluowały w tym samym czasie, Loudred w Exploda, a Trico w Grovyla. Grovyle wyewoluował ponownie po tym, jak zakochał się w Meganium należącej do siostry Joy, ratując ją przed zespołem R, wyewoluował w Sceptile'a, jednak Meganium wybrała Tropiusa, zostawiając Sceptile'a ze złamanym sercem. Ostatecznie aż zostawił go w laboratorium profesora Oaka przed wyruszeniem do Sinnoh. Od czasów, gdy był jeszcze Trico, Sceptile wykazywał chłodną, spokojną i powściągliwą osobowość. Często wolał odizolować się od swoich przyjaciół, przesiadując samotnie na uboczu. Niemniej jednak, Sceptile był niezwykle lojalny wobec tych, na których mu zależy. Miał tendencję do trzymania gałązki w pysku i często używał jej do okazywania swoich aktualnych emocji, na przykład wypluwając ją, gdy był zły lub zdeterminowany. Nie miał również zbytnio poczucia humoru oraz rzadko akceptował psikusy czy docinki Asha wymierzone w jego stronę. Sceptile był również niezwykle dumnym i upartym Pokémonem, który nie pozwalał nikomu na obrażanie go. Możliwe, że jego duma jest jego największą słabością, ponieważ gdy został odrzucony przez Meganium, był w takim szoku, że nie był w stanie używać żadnych ataków przez jakiś czas po tym wydarzeniu. Trzecim Pokémonem złapanym przez Asha w regionie Hoenn był Corpish. Poznali się z Ashem, gdy ten wraz ze swoimi przyjaciółmi postanowił rozbić obóz na plaży.
Korpisz atakował ich spod piasku, a gdy jego tożsamość została ujawniona, Ash wysłał do walki z nim swojego Trico, ostatecznie łapiąc agresywnego Pokemona. Korpisz Asha to bardzo zuchwały Pokemon, często nie myślący nad swoimi działaniami, co zwykle prowadzi go w kłopoty. Ash szanował Korpisza za jego moc, jednak starał się go nauczyć, jak sobie z nią radzić, szczególnie w odniesieniu do jego potężnych szczypiec, którymi potrafił czasem zranić swoich towarzyszy. Był bardzo zazdrosnym i skłonnym do rywalizacji Pokemonem, szczególnie jeśli chodziło o Trico Asha. Jest także niezwykle żarłocznym Pokemonem, co sprawiło, że często kradł on jedzenie innych Pokemonów Asha i jego drużyny. Jednak pomimo tych wszystkich wad społecznych, Korpisz jest bardzo przyjaznym i lojalnym wobec swojego trenera Pokemonem. Jest także skutecznym wojownikiem, będącym w stanie pokonać przeciwników znacznie większych od siebie. Jego siła tkwi w twardym egzoszkielecie, dzięki któremu jest odporny na większość ataków. Po wysłaniu go przez Asha do laboratorium profesora Oaka przed wyruszeniem do Sinnoh, bardzo zaprzyjaźnił się z Totodile'em, z którym spędzał dużo czasu na wspólnym pływaniu. Kolejnym Pokemonem Asha został Torkoal. Poznali się, gdy Ash zawędrował ze swoją kompanią do Doliny Stali, w której Torkoal był regularnie dręczony przez stalowe Pokemony pod przewodnictwem Steelixa. Z pomocą Asha, Torkoalowi udało się je pokonać, zmuszając tym samym dzikiego Steelixa do okazania mu szacunku. Po całej akcji, Ash zapytał się Torkoala, czy ten nie chciałby może zostać częścią jego drużyny, na co ognisty żółw z chęcią przystał. Torkoal Asha jest dość emocjonalnym i bardzo przyjaznym Pokemonem. Szybko stał się wobec niego lojalny i od razu związał się z nim po tym, jak Ash pomógł mu pokonać dręczące go stalowe Pokemony. Jego defensywny styl walki nieraz uratował drużynę Asha w Hoenn, której często brakowało defensywy z racji, że była nastawiona na szybkość i zwinność. Szczęście okazuje płacząc i wypuszczając dym z nozdrzy. Zwykle robi to za każdym razem, gdy jest uwalniany z Pokebola i kiedy wygrywa bitwę. Piątym Pokemonem złowanym przez Asha w regionie Hoenn został Snorout. Podążał on za Ashem i jego drużyną do centrum Pokemon, w którym zaczął sprawiać kłopoty oraz ukradł skrzynkę z odznakami Asha. Po krótkim pościgu zamroził Asha Icy Windem i wyskoczył z centrum przez okno prosto w śnieżną zamieć. Po dojściu do siebie Ash pognał za nim i ostatecznie obaj zgubili się w śniegu. Następnie Ash stracił przytomność, chroniąc Snorauta przed małą lawiną. Ten w zamian za ratunek zabrał go do jaskini, aby go ochronić oraz zapewnił mu pożywienie w postaci jabłek. Ash powoli zaczął ufać psotnemu Pokemonowi, który wyszedł z jaskini w celu przyprowadzenia do niego przyjaciół. Następnie, gdy grupa była już zjednoczona, Snorauta oraz Pikachu porwał zespół R. Lodowy Pokemon szybko wydostał się jednak z ich pułapki, ratując Pikachu. Po całej akcji Snorout dalej odmawiał zwrotu odznak Asha, więc ten był zmuszony z nim zawalczyć, ostatecznie go łapiąc. Jakiś czas później Ash uczył Snorouta Ice Beama, którego ten ochoczo używał do zamrażania ludzi, w tym również swojego trenera. Następnie podczas walki z zespołem R, Snorout, skupiając się na użyciu nowo poznanego ruchu, wyewoluował w Glaleego, co pozwoliło mu bez problemu rozprawić się z bandytami. Ostatecznie Ash wysłał go do laboratorium profesora Oaka przed wzięciem udziału w Battle Frontier. Jako Snorout był początkowo psotny i kłopotliwy, ciągle płatając figle Ashowi i jego kompanii. Był również bardzo energiczny i roześmiany, śmiał się praktycznie ze wszystkiego. Jednak kilka razy udowodnił, że w krytycznych momentach potrafi zachować powagę i można na niego liczyć. Po ewolucji jego charakter nie zmienił się jakoś drastycznie. Dalej bardzo lubił zamrażać Asha, jednak robił to bardziej z sympatii niż z nienawiści. Ostatnim Pokemonem złapanym przez Asha w Hoenn był Apom. Gdy go poznajemy, wraz z innymi Pokemonami czci on wielkiego Slakinga, który okazał się być później robotem zespołu R. Zanim jednak niczego nieświadome Pokemony się o tym dowiedziały, kradły dla niego jagody. Podczas jednej ze złodziejskich eskapad Apoma zobaczył on Asha i postanowił ukraść mu jego czapkę. Jednak gdy grupa Pokemonów dowiedziała się o prawdziwej naturze swojego bóstwa, zaatakowała je, pokonując tym samym zespół R, zwracając następnie wszystkie skradzione jagody oraz czapkę Asha. Ash przyznał wtedy, że Apom jest naprawdę fajnym Pokemonem i ruszył ze swoją drużyną w dalszą podróż, nieświadomy tego, że mają za plecami śledzącego ich Apoma. W trakcie drogi Apomowi parę razy udało się ponownie skraść czapkę Asha. Ten, zdenerwowany poczynaniami małpki, postanowił ją złapać, jednak za każdym razem, mimo poważnego osłabienia, Apom wymykał się z Pokebola Asha.
W końcu po obejrzeniu występu Mei na wielkim festiwalu Kanto, Apom, będąc podekscytowany walką, którą zobaczył, postanowił sam wyzwać Asha i jego Pikachu na pojedynek, który wreszcie zakończył się schwytaniem niesfornej małpki. Jednak po pewnym czasie zaczęli dogadywać się ze sobą coraz gorzej. W Sinnoh Ash trenował Apoma pod wygrywanie w salach, jednak Pokémon był bardziej zainteresowany treningiem Dawn do pokazów Pokémon. Ostatecznie Dawn oraz Ash postanowili wymienić się Pokémonami. Ash zaoferował swojego Apoma w zamian otrzymując Buizela Dawn, który był o wiele bardziej zainteresowany treningiem przygotowywującym do walki w salach. Apom pod przewodnictwem Asha był psotnym i radosnym Pokémonem. Bardzo lubił zabierać mu czapkę oraz był bardzo zazdrosny o Pikachu, który często skradał więcej uwagi Asha. Po ewolucji w Ambipoma pod okiem Dawn mocno złagodniał, jednak to jest już temat na zupełnie inny film. No i to by było na tyle. W następnym odcinku zajmiemy się Pokémonami złapanymi przez Asha w regionie Sinnoh. Standardowo będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie łapkę oraz komentarz, który Pokémon Asha z Hoenn jest waszym ulubionym. Wpadajcie też na mojego Discorda, gdzie zawsze informuję was o zbliżających się filmach oraz TikToka. Tymczasem ja się z wami żegnam, do usłyszenia, hej!